Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj podzielę się z Wami sposobem, w jaki przygotowuję bób. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Opłukany bób, ja mam tutaj pół kilograma, wrzucam do garnka. Bób zalewam litrem zimnej wody. Dodaję tak około łyżki soli. Soli możecie dodać według uznania. Ja lubię, jak bób jest słony. Bób następnie zagotowuję. Od momentu, kiedy woda w garnku zacznie się gotować, bób gotuje 10 minut. Po 10 minutach sprawdzam, czy bób jest wystarczająco miękki. Jeśli jest jeszcze za twardy, dogotowuję parę minut. To, jak długo gotować będziecie bób, zależy od tego, jak miękki bób lubicie oraz od tego, czy jest on młody, czy starszy. Mój jest idealny, można go wyciągać. Bób odcedzam z wody i przekładam na miskę, w której będę go serwować. I do gorącego bobu dodaję łyżkę masła. Ja tutaj pokazuję Wam proporcje, jakich ja używam. Jak najbardziej możecie je dopasować do swoich gustów kulinarnych. Ja lubię bób bardzo czosnkowy, więc ścieram do niego 2 ząbki czosnku. I na koniec usypuję bób posiekanym koperkiem. U mnie jest to taka jedna bardzo duża łyżka. I całość bardzo dobrze ze sobą wymieszam. I mój bób jest gotowy. Teraz wystarczy tylko zasiąść i się nim rozkoszować. Dajcie znać, czy lubicie bób jeść ze skórką, czy bez. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Dajcie znać, w jaki sposób Wy jecie bób. I do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa! Placki z bobem są bardzo proste do zrobienia i wyjątkowo smaczne. Bardzo Wam je polecam i zapraszam na film. Potrzebować będziemy 1 kg niełuskanego bobu lub 300 g bobu łuskanego. Kilka gałązek szczypiorku, kilka listków mięty. Mięta jest opcjonalnie. Ja mam jej dużo w ogrodzie, więc chętnie z niej skorzystam. Jedno jajko, skórka otarta z cytryny. Odrobina usmażonego boczku z przypraw, pieprz kajeński lub czarny, sól, 150 ml mleka, 125 g mąki pszennej, jedna łyżeczka sody oczyszczonej, olej do smażenia. Zielony wrzątek wrzucam obrany bób i gotuję go przez 3 minuty. Po 3 minutach ściągam go z grzania. Wyłowię go teraz z wody i odstawię na chwilę do przestygnięcia. W międzyczasie przygotuję ciasto na placki. Do miski wsypię mąkę oraz sodę. Dodam sól. Wbijam jajko i całość rozmieszam. Następnie powoli dodaję mleko. W
dalszym ciągu mieszając. Do dobrze wymieszanego ciasta dodaję skórkę z cytryny oraz posiekany szczypiorek. Doprawiam pieprzem kajeńskim lub czarnym. I na koniec dodaję obrany ze skórki bób. Całość dobrze wymieszam. I tak przygotowane ciasto odstawiam na 10 minut na bok. Na rozgrzaną patelnię wlewam trochę oleju. I nakładam małe porcje ciasta, formując zgrabne placuszki. Placki smażę po obu stronach. Kiedy się usmażą, przekładam je na talerz. Placki wyszły piękne i puszyste. Placuszki podaję z kwaśną śmietaną. Śmietanę doprawiam z solą. Doprawiam pieprzem kajeńskim. I dodaję parę listków posiekanej mięty. Placki polewam przygotowaną śmietaną i posypuję z wierzchu szczypiorkiem oraz usmażonym, pokrojonym w kostkę boczkiem. Mam nadzieję, że Wam one posmakują. Bardzo Wam je polecam, są pyszne.